Dzień dobry. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu o tym, jak robię wypełnienia bezpośrednie w bocznych zębach. Podczas tego filmu pokażę narzędzia, sztuczki i triki, które stosuję w swojej codziennej praktyce po to, żeby moja praca była szybsza i przede wszystkim bardziej przewidywalna. No i na koniec, żeby efekt był taki, jakiego oczekuję za każdym razem. Zacznę od prostego triku, od klinów drewnianych, które stosuję jeszcze przed opracowaniem ubytku. Dlaczego przed opracowaniem ubytku? Bo wtedy, kiedy włożę klin między zęby, to jednocześnie chronię brodawkę dziąsłową i dzięki temu mam dużo mniejsze ryzyko, że brodawka mi zacznie krwawić, że ją uszkodzę. A poza tym, jeśli włożę odpowiednio duży klin, to odsuwam od siebie zęby i dzięki temu mam większą przestrzeń i zmniejszam ryzyko porysowania powierzchni stycznej sąsiedniego zęba. Ten trik stosuję i w bocznych, i w przednich zębach i już od lat i muszę powiedzieć, że świetnie się sprawdza. A do tego wystarczy zwykły drewniany klin, taki jak septo wedges. Kolejny trik, który stosuję jeszcze przed wykonaniem wypełnienia, już po opracowaniu ubytku, to dokładne wypolerowanie brzegu siecznego. Robię to zwykle za pomocą gumek Septo Polisher, o których jeszcze opowiem później. Po co poleruję? Dlatego, że im będę miał gładszy brzeg ubytku, tym lepiej materiał kompozytowy będzie przylegał i tym mniejsze ryzyko, że powstanie mi biała linia, a w konsekwencji jakaś nieszczelność czy przebarwienia w przyszłości, czy może nawet próchnica wtórna. Po opracowaniu ubytku zwykle stosuję formówki sekcyjne, formówki, dzięki którym, które mają takie formówki jednościenne, które mają wypukłą powierzchnię, dzięki temu mam dobrze ukształtowany punkt styczny. Zakładam najpierw samą formówkę, potem drewniany klin Septo Wedges. Klin zawsze staram się dobrać tak, żeby był odrobinę nawet za duży. Ja chcę, żeby zęby odsunęły mi się w trakcie wkładania klinu, dzięki temu zrekompensują grubość samej formówki. I na koniec do tego systemu stosuję klamrę z takimi silikonowymi nakładkami, które przytrzymują samą formówkę i jednocześnie dociskają do ścian. Dzięki temu będę miał dużo mniej opracowania i dużo mniejsze ryzyko wszelkich nawisów, zarówno na ścianie policzkowej, jak i ścianie podniebiennej. Zakładam formówkę, sprawdzam stabilność. Następnie biorę narzędzie SeptoContact. To jest dosyć ciekawe narzędzie, które pozwala mi ukształtować i docisnąć jeszcze bardziej formówkę. Dzięki temu, że wkładam to narzędzie, pociągam w stronę mezjalną, sprawiam, że punkt styczny jest jeszcze ciaśniejszy. Po ukształtowaniu formówki stosuję standardową procedurę adhezyjną. W tym przypadku na fantomie już nie wytrawiałem, ale oczywiście w naturalnych zębach wytrawiamy minimum 15 sekund. Potem stosuję samotrawiący system najnowszej generacji, wcieram go dokładnie zgodnie z zaleceniami producenta i naświetlam przez 20 sekund. 20 sekund po to, żebym miał pewność, że materiał jest dobrze spolimeryzowany. Następnie zakładam niewielką porcję materiału na samą ścianę dodziąsłową. Tutaj najczęściej występuje próchnica wtórna i to próchnica wtórna, której nie jesteśmy w stanie dojrzeć, dlatego najpierw zakładam małą porcję, dobrze ją kondensuję. Dodatkowo używam ponownie narzędzia SeptoContact, które widać tutaj na tym filmie. To narzędzie, oprócz tego, że ma odpowiednio ukształtowane końcówki, do końcówkę dystalną i końcówkę
medialną, do ścian dystalnych i medialnych, czyli wykorzystuję to jak, je tak, jak pokazałem wcześniej, czyli dociskam sobie formówkę i przez to kształtuję większy, bardziej rozległy punkt styczny, ale jednocześnie to narzędzie jest przezroczyste i przewodzi światło. Dlatego najpierw nakładam małą porcję materiału, tak jak to będzie widać teraz na filmie, dociskam narzędziem septokontakt i pociągam w przypadku medialnego punktu stycznego i polimeryzuję przez samo narzędzie. To mi daje pewność, że materiał, który jest na ścianie dodziąsłowej, jest odpowiednio spolimeryzowany, bo to narzędzie przewodzi światło, ale jednocześnie wiem, że będę miał mniejszy skurcz polimeryzacyjny, bo sam ucisk narzędzia powoduje, że skurcz polimeryzacyjny rozchodzi się w innych kierunkach. Dzięki temu zmniejszam ryzyko próchnicy wtórnej. Wyjmuję to narzędzie i teraz już za pomocą drugiej porcji materiału odbudowuję resztę ściany stycznej. W przypadku drugich klas i ubytków MOD zawsze najpierw opracowuję ściany styczne, znaczy odbudowuję ściany styczne. Robię to zwykle cienkim nakładaczem. Staram się od razu ukształtować przejście ściany stycznej w ścianę medialną. Do kształtowania tej ściany używam też narzędzi SeptoCompo Shape. To są ciekawe narzędzia, w których mamy silikonowe gumki o trzech kształtach i dwóch różnych twardościach. Białe gumki są bardziej miękkie, do miękkich kompozytów, częściej wykorzystuję w przednich zębach. Niebieskie gumki są twardsze, do twardszych materiałów kompozytowych, które lubię stosować w bocznych zębach, stąd tutaj niebieska gumka z bardzo cienką, teraz mamy bardzo cienką końcówkę. Tą końcówkę w tym przypadku traktuję jak pędzelek, czyli chodzi mi o to, żeby ją wyrównać, moją ścianę styczną, żeby ta ściana była jak najbardziej gładka. Jak widać, od razu staram się uformować odpowiednie przejście między ścianą styczną a ścianą wargową. Teraz jeszcze mała poprawka i usunięcie nadmiarów z głębnikiem. Troszeczkę dopycham ścianę. Usuwam nadmiary i polimeryzuję. Teraz już mam gotowy ubytek pierwszej klasy, zdejmuję formówkę, ale uwaga, w tym momencie zdejmuję tylko klamrę i samą blaszkę. Nie ruszam klinu. W momencie, kiedy zwykle, kiedy wyjmiemy klin na tym etapie, to mamy duże ryzyko, że brodawka, że dziąsło nam zacznie krwawić, pojawi nam się dużo krwi. Jak nam się pojawi krwi, dużo krwi, jest duże ryzyko zanieczyszczenia ubytku. Dlatego ja zawsze do momentu ostatecznego wypełnienia zęba zostawiam klin. Mimo że formówkę w takim przypadku dużo, znaczy samą blaszkę dużo trudniej jest wyjąć, to moim zdaniem warto się pomęczyć, bo ryzyko krwawienia wtedy, kiedy pozostawimy klin, jest dużo mniejsze. Czyli wyjmuję, jak widać, wcale nie zawsze to jest łatwe, w naturalnych zębach też tak jest i mamy gotowy ubytek pierwszej klasy, następnie wyrównuję dno. W tym przypadku używam materiału kompozytowego o uniwersalnej przeziemności body. W związku z tym nie bawię się warstwami. Znowu wracam do narzędzia SeptoCompo Shape. W tym przypadku używam końcówki, szerokiej końcówki, która służy mi jako upychadło do skondensowania materiału. Teraz sprawdzam sobie, jaką mam głębokość ubytku. Głębokość ubytku mam tutaj około 3 mm, niecałe 3 mm w najgłębszym miejscu. Dlatego będę do odbudowy tego ubytku będę używał dwóch warstw. Najpierw kładę jedną płaską warstwę, kondensuję ją za pomocą narzędzia SeptoCompo Shape. Pamiętajmy o tym, że nie powinniśmy polimeryzować warstw grubszych niż 2 mm.
Tak jest przy większości materiałów kompozytowych, chyba że używamy materiału kompozytowego typu balkwil. W tym przypadku zamiast tej pierwszej warstwy, gdybyśmy mieli głębszy ubytek, mógłbym spokojnie zastosować materiał typu balkwil do wypełnienia części zębinowej ubytku. Troszeczkę już kształtuję bruzdy za pomocą ostrej końcówki Septocompo Shape. Naciągam materiał na ściany, znaczy pod ścianę ubytku, kondensuję i wyrównuję. Zrobienie bruzd, nawet delikatnych bruzd, już na tym etapie zmniejsza też napięcie skurczowe podczas polimeryzacji, czyli znowu zmniejsza ryzyko nieszczelności. I to jest właśnie jeszcze, pogłębiam bruzdy przyszłe po to, żeby zmniejszyć napięcie, między innymi, żeby zmniejszyć napięcia naprężenia materiału. W tej metodzie nie będę odbudowywał głusków pojedynczo, tylko odbudowuję głuski za pomocą jednej warstwy, ale właśnie o to, o czym należy pamiętać, to o tym, żeby zmniejszyć napięcie powierzchniowe. Teraz sprawdziłem, mam już około 1,5 mm wysokości ubytku, dzięki temu już wiem, że mogę odbudować ubytek jedną warstwą. To jest metoda zbliżona do metody znanej, ostatnio popularnej metody bulk and body, kiedy odbudowujemy najpierw część zębinową, potem za pomocą jednej porcji materiału odbudowujemy część szkliwną. Zakładam materiał z lekkim nadmiarem i zaczynam kształtować za pomocą cienkiego nakładacza. Usuwam nadmiary, staram się to zrobić tak, żeby już zacząć kształtować powoli stoki guzków. I teraz kondensuję materiał za pomocą narzędzia Septocompo Shape, to jest taka, wybieram do tego szeroką końcówkę. Ona trochę działam jak pędzelkiem, trochę rozprowadzam materiał. Następnie za pomocą ostrego zgłębnika rysuję przebieg bruzdy pierwszorzędowej. Tylko jak widać, robię to tak, że robię małe dziurki jedna po drugiej, czyli cały czas to nie jest jedno przesunięcie materiału, bo jak przesunę tylko sam zgłębnik, to jest duże ryzyko, że ten materiał nam się poodrywa. Mamy już bruzdę medialną, teraz bruzda dystalna. I usuwam nadmiary, kształtuję guzki i wyrównuję materiał kompozytowy. To jest część procesu wypełniania, które mi zajmuje zwykle najwięcej czasu. W związku z tym, jeśli mam możliwość, to jeśli pracuję w fotelu z lampą, z filtrem, to zawsze wyłączam tą lampę lub w ogóle całkowicie czasami zabieram zupełnie światło. Zwykle pracuję w lupach z lampą, więc wtedy też z dodatkowym oświetleniem. W tym oświetleniu wyłączam sobie to, znaczy zakładam filtr po to, żeby nie spolimeryzować materiału, dlatego że samo to kształtowanie trochę trwa. Teraz wygładzam bruzdy za pomocą cieniutkiej końcówki Septocompo Shape i polimeryzuję. Pozostaje nam teraz opracowanie ubytku. Opracowanie zaczynam od dysku, septodysk. Tym dyskiem opracowuję przejścia ściany stycznej w ścianę policzkową i podniebienną oraz przejście ściany stycznej w powierzchnię żującą. Dzięki temu wiem, że tam nie będę miał żadnych nawisów. Za pomocą wolnych obrotów, bez chłodzenia wodnego, jak widać, tylko to są delikatne dotknięcia. Pamiętajmy o tym, że ten dysk jest dosyć agresywny. Teraz wyjmuję klin, potem za pomocą pasków diamentowych Septo Diamond Strip opracowuję powierzchnie styczne.
i wygładzam te powierzchnie styczne. Pamiętajmy, że zawsze tam trochę zostanie nam systemu łączącego, jakieś nadmiary materiału kompozytowego, tylko proszę zobaczyć na ruchy. Raz medialnie, raz dystalnie przesuwam sobie tak, żeby nie zniszczyć punktu stycznego, czerwony pasek, potem żółty pasek, żeby wygładzić. Wypolerowanie powierzchni stycznych jest bardzo istotne, bo to tam będzie, bo tam jest trudno doczyścić i trudno wypolerować, więc tam będzie najczęściej osadzał się osad i mogą się robić przeprawienia w zębie. Po wypolerowaniu, po przygotowaniu powierzchni stycznych za pomocą gumek Septo Polisher poleruje już samo wypełnienie. Gumki Septo Polisher to jest system jednoetapowy, gdzie nie używamy, nie mamy gumek o różnych gradacjach, jest tylko jedna. I teraz na początku dociskamy taką gumkę trochę mocniej, wtedy ona zbiera nadmiary materiału, a potem, kiedy chcemy już wypolerować, używamy mniejszej siły. Wtedy ta gumka zaczyna polerować. Gumki Septo Polisher są w trzech kształtach: stożka, kieliszka i dysku. To, który używacie, to już jest wasz wybór. Ja akurat najczęściej używam stożka i dysku, bo są najwygodniejsze do bocznych zębów. W większości przypadków polerowanie gumkami Septo Polisher jest w zupełności wystarczające, ale jeśli chcecie uzyskać taki ostateczny super efekt, możecie dołączyć coś dodatkowego. Ja do tego stosuję taki krążek filcowy Septo Wheels PX, który mi nadaje ostateczny połysk. Ten krążek co prawda jest już nasycony, on ma w środku drobinki diamentowe, które polerują, ale ja jeszcze dodaję odrobinę pasty diamentowej, ale naprawdę odrobinę, po to, żeby uzyskać ten naprawdę ostateczny efekt. Te krążki Septo Wheels PX i pasta diamentowa najbardziej się przydają w przednich zębach, ale tak jak już wspomniałem wcześniej, jeśli chcecie uzyskać super efekt też w bocznych, jeśli chcecie zrobić zdjęcia, pochwalić się na Instagramie swoimi wypełnieniami, jak najbardziej ten system sprawdzi się też w bocznych zębach. Po to, żeby było lepiej widoczne, po to, żeby polerowanie, po to, żeby samo wypełnienie, kształt wypełnienia był lepiej widoczny, zwłaszcza w filmie i na zdjęciach, tak jak tutaj widać, czasami stosuję podbarwiacz, jak widać niewielką ilość podbarwiacza, nakładam cieniutkim pędzelkiem i polimeryzuję. Dzięki temu uzyskuję taką optyczną głębię, jeśli chcę zrobić ładne wypełnienie, jeśli chcę, żeby to dobrze wyglądało na zdjęciach, to właśnie wtedy zwykle stosuję podbarwiacz. Teraz już poleruję za pomocą Septo Wheels PX, takiego filcu. Wcześniej było widać, że ten filc nawilżam kilkoma kroplami wody, potem nakładam pastę polerską. No i tutaj w skrócie oczywiście to polerowanie zajmuje trochę więcej niż tu pokazuję w filmie, ale chciałem pokazać, jak ja to stosuję. I na tym filmie teraz widać, jaki uzyskujemy połysk i jak to wypełnienie może wyglądać. Wtedy, kiedy stosujemy tylko kilka naprawdę prostych i przyjemnych narzędzi, takich jak pokazałem w moim filmie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.